Współczesnym człowiekiem rządzi pycha. Mamy ogromne pragnienie uniezależnienia się od wszelkich autorytetów, od jakiejkolwiek władzy, w tym od władzy Stwórcy, od krępujących nas reguł i zasad. Dlatego też wyrzucamy Boga z naszego życia, zapominając, że wszystko to, co nas otacza, to, co mamy, jest Jego własnością, a my jesteśmy nie panami tego świata, lecz jedynie jego dzierżawcami. Degradacji ulega też system wartości współczesnego człowieka. Z tego pierwszego, najważniejszego miejsca spada Bóg, a priorytetem stają się dla nas te ziemskie wartości, takie jak wynikający z egoizmu samorozwój za wszelką cenę, bogactwo czy władza. Ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach. Dlatego powiadam wam, Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce. W tej przypowieści o winnicy rolnicy zamiast rozliczyć się ze swoim Panem, podnieśli rękę na wysłanników Pana, nawet na Jego Syna. Można powiedzieć, że te słowa przypowieści sprawdziły się. Przywódcy Izraela podnieśli rękę na Syna Bożego. Winnica wciąż trwa, jest to nowy lud Boży, Kościół. W pewnym momencie Pan przyjdzie i będzie chciał, żebyśmy się rozliczyli. Jakie będzie nasze rozliczenie się z Panem? Boże, każdy dzień chcę zaczynać od tej myśli, że od Ciebie wszystko pochodzi. Dzięki Tobie żyję, oddycham, pracuję. Przepraszam Cię, Boże, że często traktowany jesteś przez nas jako ewentualny dodatek do życia.